Czyli na co śmieciowe mamy, aha. Gospodarstwa domowe, które często płacą mandaty za brak prawidłowej segregacji, w rzeczywistości tracą swój czas. Czytamy w gazecie. Dziennik pisze, że w Zjednoczonym Królestwie normy regulujące przetwarzanie odpadów wprawdzie istnieją, ale zbyt często pozostają na papierze. Według gazety brak ich egzekwowania pozwala na bezkarny transport, na przykład do naszego kraju. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polski rząd, Fundacja Dominiki Kulczyk i Polska Misja Medyczna pomagają głodującym mieszkańcom Sudanu Południowego. Pod koniec lipca rozpoczęła się tam dystrybucja 100 ton żywności. To pierwszy tak duży projekt pomocy żywnościowej finansowany z polskich funduszy. Żywność trafiła już do około 20 tysięcy kobiet, dzieci i starców. To oni najbardziej zagrożeni są z powodu niedożywienia, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dystrybuujemy fasolę, sorgo, ryż i olej. To jest taki zbilansowany pakiet żywnościowy. Misja Medyczna za pieniądze otrzymane z Departamentu Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kupiła żywność, a rodzina Kulczyków finansuje transport żywności i ochronę magazynów przed lokalnymi gangami. Wydarzyły się napady, rabunki, drobne strzelaniny w miejscu, gdzie mieliśmy dystrybuować żywność. Tłumaczy Małgorzata Olasińska-Hart. Polski rząd przeznaczył na pomoc Sudańczykom 2 miliony złotych. Całość pomocy obejmie dystrybucję 354 ton żywności dla ponad 47 tysięcy kobiet i dzieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zła pogoda nadal uniemożliwia dotarcie do...